Witajcie w Kotlet TV. Na powitanie wiosny proponuję bardzo smaczną, chrupiącą sałatkę z kapusty. Jest to idealny dodatek do obiadu. A zaczynam od pokrojenia kapusty na wąskie paski. Polecam wcześniej podzielić główkę kapusty na mniejsze części. Będzie łatwiej kroić na paski. Paski nie mogą być zbyt długie, więc polecam każdy jeszcze przeciąć na mniejsze kawałki. Pomidora kroję w kostkę. Ja akurat obieram pomidora, ale nie jest to konieczne. Następnie do tego dodaję wyciśnięty ząbek czosnku, oliwki i bazylię. Teraz czas na przyprawy. Możecie dodać swoje ulubione. Ja polecam oregano, a także sól i pieprz. Całość polewam świeżą oliwą, a także octem winnym. Sałatkę dokładnie mieszam i podaję na stół. Jest bardzo chrupiąca i smaczna. Życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na stronę www.kotlet.tv.